Dzień dobry, witam was w piątek. Piątek, piąteczek, piątunio. Tygodnia, koniec weekendu, początek. 15 września, aktualnie godzina 12:40. Ja wstałem po godzinie 10. Obudziłem się po 8, ale tak sobie jeszcze leżałem, drzemałem. Załadunek na godzinę 14, także nie musiałem się zrywać z rana. Trochę głośno było w nocy, bo tutaj taka dosyć ruchliwa jest ta droga. Tam za barierami energochłonnymi jest autostrada. Stoję na stacji pali. No właśnie. Stoję na stacji paliw. Była cisza, spokój. Nic tu się takiego nie działo. Cisza, spokój. Trochę głośno było od autostrady i od tej ulicy, ale ogólnie jeżeli chodzi o jakieś przygody, to nic tu się nie działo. Pomimo tego, że tam, nie wiem czy to widać, w lusterku jest szyld taki i tam jest bar, restauracja, klub jakiś, nie wiem co tam jest, i tam bardzo dużo ludzi było generalnie, ale bez żadnych jakichś tam nieprzyjemnych sytuacji. Widoczki fajne, się będzie trochę widoczków, bo tu jest taki górzysty teren. Jest cholernie gorąco, bo jest 37 stopni. Słoneczko daje jak szalone. Ja się jeszcze nie ubierałem, żeby się nie smażyć. No nic, popijam sobie kofusie i odzywam się, jak będę startował na załadunek. Dobra, 13:40. Ja mam 2 km do załadunku. Klasycznie trzeba zrobić obchód, sprawdzić, czy nikt tu się do furmanki nie dobierał. Czy nic tu się nie dzieje. Do kufrów się nikt nie dobierał. Powietrze, wiatr jest. Wszystko gra i buczy. Można jechać. Wiecie co jest najlepsze? Że wczoraj jak stawałem, to ta skrzynka była cała. Normalnie stała w pionie. Dzisiaj już skrzynki nie ma. Znaczy jest, ale już nie stoi w pionie. Powiem ci, że jestem lekko zaniepokojony. Masakra, powiem to po raz kolejny, że Włosi mają tak rozdudłane drogi, że masakra, przynajmniej widoczki dzisiaj będą ładne. I ten śmietnik wszędzie. Tragedia. Przyjechałem na załadunek i już słyszałem gdzieś kiedyś ten scenariusz generalnie. Scenariusz pod tytułem "My nic nie wiemy". No, także czekamy, aż się coś wyjaśni, bo tutaj nikt nic nie wie na temat takiego ładunku. A little later. Nie wiem dlaczego, ale ten scenariusz bardzo często się powtarza. Tak samo jak w kurierce jeździłem i też przyjeżdżałem gdzieś odebrać od kogoś paczkę, powiedzmy z jakiejś firmy, i też rzadko ktokolwiek coś wiedział. Masakra. No cóż, ruchu w interesie żadnego. Godzina 15:40. No to stawiamy wodę na kawusie. Czekamy dalej. A few moments later. Dobra, mordeczki, sukces. 16:00 załadowane. Ja już wyjechałem z firmy. Jak mówiłem, widoczki fajne. Wszędzie góry. Ja jeszcze jestem na strefie przemysłowej. Czekam na potwierdzenie, trasę. No i ruszamy. Teoretycznie 1300 coś kilometrów do rozładunku. Mamy piątek, także mamy dzisiaj pół dnia, jeszcze całą sobotę i całą niedzielę, więc myślę, że dzisiaj 300, jutro 500, w niedzielę 500 i będzie cymesik. Powiem wam, że to co ostatnio dzieje się z cenami paliw za granicą, to jest jakiś dobry żart. Zresztą w Polsce też już paliwo idzie w górę, bo tutaj paliwo, tak jak widzicie, tutaj jest na czerwono, 1,89,9, czyli powiedzmy 1,90 za litr, no to jest jeszcze dobra cena jak na Włochy za paliwo. Naprawdę to jest dobra cena, bo widziałem już powyżej 2 euro na landówce, więc ja sobie skorzystam i doleję sobie tutaj trochę. A tam jest druga cena, 1,99, i ta druga cena jest w momencie, kiedy pracownik wyjdzie nam zatankować. Nie sami, bo sami jak sobie tankujemy, to mamy po 1,89.
No, 1,89. Jak wyjdzie nam człowiek zatankować, to już musimy zapłacić o 10 centów na litrze więcej, nie? Żeby sobie rąk nie pobrudzić, więc ja sobie skorzystam od razu, tutaj sobie doleję parę litrów, bo do takiej stacji, na której mogę się zatankować do pełna, takiej preferowanej stacji, mam 622 km, a zasięgu mam na 500, więc doleję sobie tam 20 litrów, żeby mi wystarczyło. Dobra, potankowane, wydostałem się już na autostradkę. Jaki jest plan? Teraz opowiem wam szczegóły planu. Muszę dorwać jakąś stację przy autostradzie, ale to dopiero pewnie gdzieś tam przed Rzymem, żeby skoczyć sobie pod prysznic. Sauer. I w końcu doprowadzić gębę do ładu i głowę obciąć, włosy, łeb, ofrygać się na łyso, bo zarosłem jak MZ-a w pokrzywach. I chyba dolecę sobie do tej preferowanej pompy za 618 km. Tak mówiłem przed chwilą, że pyknę 300, a jutro 500, w niedzielę 500. Ale tak chyba sobie pyknę do tej pompy preferowanej i zatankuję się, żeby mieć już z głowy, żeby mieć święty spokój. I może gdzieś tam przed Genułą, może gdzieś tam koło Turynu sobie stanę. Zobaczę jeszcze, jak się będzie jechało. Tak, żeby chłodniej było, bo tam koło Turynu jest chłodniej, bo to już bliżej gór, więc tam będzie na pewno chłodniej, więc taki mam plan, żeby tam gdzieś sobie stanąć. Ja zajechałem na stację, idę pod prysznic, żeby coś zrobić z tym zarośniętym ryjem. Zobaczymy, w jakim stanie tu prysznic trafimy. Kurde, jeżeli prysznic jest ogólnodostępny, bez potrzeby pobierania kluczyków, to już się boję tego prysznica. Się kąpi, nie zamknął się nawet pod tym prysznicem. 25 minut już tu stoję i czekam. Ile? Koleś ma ruchy zajebiste, naprawdę. A little later. Nie no, powiem wam, luksusowe warunki. Nie ma klucza do drzwi. Podstawiłem sobie krzesło. Może nikt nie wkargnie. Światło umryga. Masakra. Nie trzeba się wykąpać i jechać dalej. Dobra, mordeczki, ja już się ogarnąłem, ale powiem szczerze, że to jedno wielkie nieporozumienie ten prysznic, bo nie dość, że nie można się było zamknąć od środka, to jeszcze jak zacząłem się kąpać, to zaczęła lecieć lodowata woda, ciepła leciała może przez 30 sekund i co 5 sekund ktoś szarpał za tą klamkę. To dobrze, że podstawiłem sobie te oparcie od tych drzwi pod tą klamkę, to przynajmniej nikt nie mógł wejść, ale mało tej klamki tam nie wyłamali, bo jak kończyłem się kąpać, to dwóch właśnie przyszło się kąpać i oczywiście włoski temperament, to przecież darcie pizd za drzwi, żeby wychodzić. Powiem, że naprawdę, nieporozumienie, jedno wielkie nieporozumienie. No ale dobra, ogarnąłem się jakoś i trzeba na pewno zaznaczyć to miejsce, żeby tu więcej nie zajeżdżać. Masakra po prostu. Naprawdę, we Włoszech dorwać jakiś prysznic, gdzie będą naprawdę dobre warunki, to graniczy z cudem po prostu, bo jak nie da się zamknąć od środka,
to leci zimna woda, jak nie zimna woda, to jest taki syf, że aż człowieka obrzydza, żeby tam w ogóle wejść. Ja się zastanawiam, czy właściciele tych, tych przybytków, typu, nie wiem, ten sarni, tak jak tutaj, czy autogrill, czy jakieś tam inne, czy oni mają tak samo w łazienkach w domu, bo nikt totalnie nie dba tutaj o porządek i no jest rzeźnia, ale powiem szczerze, że czasami wchodzi się i naprawdę jest czysto, rano powiedzmy, tak jak weekend gdzieś tam stoję, to wchodzę rano i powiedzmy jest czysto, bo na wieczór to wiadomo, kierowcy się zjeżdżają, wszyscy chcą się iść kąpać, więc najlepiej to iść rano albo koło południa, bo wieczorem to po prostu jest okupowane masakrycznie, nie? Rano jest czyściutko, a jak wieczorem człowiek, powiedzmy, człowiek chce pójść się opłukać, bo powiedzmy spocony po całym dniu siedzenia na takim parkingu w takiej duchocie i tak dalej, to po prostu jest taka obora, więc to kierowcy robią taką oborę, nikt nie dba, nie sprząta po sobie, nie wiem, goli się pod tym prysznicem, to nie spłucze tego, tylko zostawia po prostu taki śmietnik, nie wiem, skończy mu się żel pod prysznic, to zamiast wyrzucić tą butelkę, to ją stawia na tym prysznicu, nie wiem po co. I w większości to po prostu kierowcy robią taki syf i taką trzodę, ale to, że oni też nie dbają o porządek, to jest inna sprawa. Cieknące krany, pourywane wylewki, słuchawki po prostu, z których cieknie, lodowata woda leci z tych kranów, nie ma ciepłej wody, no masakra po prostu. To jest, ja nie wiem, czy jakikolwiek sanepid tutaj istnieje we Włoszech i czy ktokolwiek to sprawdza, kontroluje i dba o porządek i o to, żeby tam było naprawdę czysto. Bo tak naprawdę jest taki autogrill, jak się jedzie tak jakby z Mediolanu na Szwajcarię, dobra, powiedzmy już tak, powiedzmy, że na Szwajcarię jak jeżdżę, to był taki, znaczy jest i można powiedzieć, że jest świeżo po remoncie budynek i jak pojechałem tam i to było dosłownie półtorej czy dwa tygodnie po oddaniu do użytku i wszedłem do tego, pod ten prysznic, no to naprawdę klasa. Czyściutko, drzwi, klamka, żeby wpisać kod. Trzeba było pójść po kartę z kodem do pani, do sprzedawcy, czy tam do pana. Dawał kartę z kodem, wpisywało się na klamce kod, drzwi się otwierały, czyściutko, schludnie, naprawdę cymesik. Pojechałem tam, nie wiem, po 3 miesiącach, to już tak, już kartę dają, ale już kodu nie trzeba wpisywać, bo już klamka jest rozpierdolona. W środku wszędzie grzyb, syf, na uszczelkach wszędzie grzyb, wylewka urwana, deszczownica rozpieprzona, cieknie, umywalka oberwana, no po prostu masakra. Ja nie mam pojęcia, co kierowcy robią pod tymi prysznicami i chyba wolę nie wiedzieć, bo naprawdę jest nowe oddane miejsce do użytku i można o to zadbać, aha, po prostu robią taką oborę, albo po prostu Włosi to są tacy mistrzowie w wykonywaniu takich robót, że, nie wiem, robią coś na odpierdol i to zaraz cieknie i tak dalej, nie? Po prostu nie mam pytań. Dobra, wieszam ręcznik i jedziemy. Kurde, nie pomyślałem, bo już jak stałem na tym parkingu, to mogłem jakąś obiad, kolację zjeść, bo 19:25 to już raczej nie śniadanie, nie obiad. Śniadanie jakieś tam było, więc mogłem jakiś obiad zjeść, obiad, kolację, ale dobra, ja przejadę sobie ze 200 to akurat na rozprostowanie gnatów wstanę i coś tam wciągniemy. Na parking, mamy 38 minut po północy. Miałem dojechać na stację paliw, miałem się zatankować i jechać dalej, ale stwierdziłem, że skoro zostało mi 810 km do celu i mam jeszcze paliwko, to sobie tutaj już po prostu zostanę. Boję się po prostu, że dalej już nie będę miał parkingu, a na jutro mam taki niecny plan. W zasadzie to już na dzisiaj mam taki niecny plan.
i zobaczymy, czy ten mój plan się powiedzie. Wszystko okaże się, jak wstanę. Bo do stacji mi zostało, nie wiem, 70-80 km, chyba 74 bodajże. I po prostu rano sobie wstanę, dojadę sobie na stację, zatankuję się. A planu nie będę zdradzał. Ale parking taki w miarę spoko. Jechałem tędy i tak już wypatrywałem z jakimś parkingiem, ale nic ciekawego nie było. Wszędzie pozamykane były stacje paliw w nocy. I jedna ciężarówka stała na takim parkingu, dwie. A tutaj trafiłem akurat, że jest otwarta stacja. Przez całą noc jest autogrill tutaj. Stoi trochę ciężarówek tam, nie wiem, czy to widać, czy to jakiś kamper na brytyjskich tablicach, tam jakaś ciężarówka, czy jakieś osobówki. Także nie będę czuł się osamotniony i powiedzmy, że będę czuł się w miarę bezpiecznie. Już nie wiem, czy tutaj można się czuć bezpiecznie, no ale dobra. Nie nastawiam budzika, o której wstanę, to wstanę, nie mam jakiegoś tam czasowego ciśnienia. Także co? Bajo jajo!